Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 16. część cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. 16. część. Dzisiaj zajmiemy się czasem ucisku, a dokładniej tym, co się stanie zaraz po pochwyceniu. Czym jest pochwycenie dla świata? Czym jest pochwycenie wierzących dla niewierzących? Co to oznacza? Więc jest to uruchomienie zegara proroczego, bo teraz zegar proroctwa stoi w miejscu, dopóki czas łaski trwa, kiedy jeszcze jest czas Kościoła, to ten zegar stoi. Kościół nigdy nie był przedmiotem proroctw, nigdy proroctwa Starego Testamentu nie zajmowały się Kościołem i te proroctwa zaczną się wypełniać zaraz po pochwyceniu. Pierwszą rzeczą, która teraz jest, to jest właśnie pochwycenie wierzących, zabranie wszystkich wierzących, a dopiero potem zaczną się kolejne etapy. Pojawi się człowiek grzechu, pojawi się czas ucisku, pojawi się później, po 7 latach, Pan Jezus Chrystus osobiście w chwale na ziemi, i zacznie wprowadzać to, co mamy zapowiedziane, czyli nowe przymierze z Izraelem i Judą. Bo teraz jeszcze nowego przymierza nie ma. Nowe przymierze jest dopiero przyszłością. Nowe przymierze dotyczy tylko i wyłącznie Izraela i Judy, a reszta nie Izraelitów, nie Judejczyków nie jest tym nowym przymierzem bezpośrednio objęta, co najwyżej pośrednio na zasadzie spadających okruszków ze stołu, jak Syrofenicjanka skorzystała z uzdrowienia Pana Jezusa. I co teraz widzimy? Widzimy pierwszą rzecz, czyli czas ucisku. Ludzie zostaną pozbawieni wpływu chrześcijan, a duchowo patrząc, z ziemi zostanie zabrany Duch Święty. Duch Święty został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy. I w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zaczął przebywać na ziemi. Natomiast razem z Kościołem będzie potem odjęty Duch Święty, zabrany z pośrodka. I ziemia będzie bez chrześcijan i bez Ducha Świętego. Duch Święty powstrzymywał rozwój zła, a wtedy zło zostanie uruchomione z pełną mocą. Wszystkie rzeczy, których nie lubisz, wtedy będą rozwinięte w maksymalnej swojej okazałości. I będziesz musiał na tej ziemi żyć, jeżeli nie jesteś pojednany z Panem Jezusem Chrystusem. A jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, to cię oczywiście nie obchodzi ten czas ucisku. Zatem po pochwyceniu zacznie się czas wielkiego ucisku, jakiego nie zna historia. Druga wojna światowa to jest nic w porównaniu z tym, co będzie. Wszystkie czystki Stalina to jest nic w porównaniu z tym, co będzie. Pol Pot to jest nic w porównaniu z tym, co będzie. Najwięksi zbrodniarze, którzy dokonali zagłady w czasie historii, to byli jedynie prekursorzy człowieka grzechu. Człowieka grzechu ludzie sobie wybiorą sami i to będzie dyktator wybrany według ich własnego serca. Złego serca, bo każdy ma z nas złe serce. I zostaną tylko ci ludzie, którzy odrzucili Chrystusa, nie chcieli pójść za Panem Jezusem. I ci ludzie będą wtedy na ziemi i będą się rządzić po swojemu. Będzie to okropny czas. I jeśli nie chcesz być razem z tymi wszystkimi ludźmi, którzy będą wtedy rządzić się swoimi zasadami, to ratuj się spośród tego rodu grzesznego i przewrotnego i przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa. Tylko On cię może uratować. Pan Jezus Chrystus powiedział, że nikogo, kto do Niego przychodzi, nie odrzuci precz. Zatem jeżeli
Przyjdziesz do Pana Jezusa po zbawienie, to On cię uratuje z radością. Będzie się radowało niebo, aniołowie i On sam. I ja też będę się cieszył, jeśli skorzystasz z łaski Bożej. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Co się musi stać, żebyś był zbawiony? Musisz wyznać Bogu swoje grzechy, uznać się za grzesznika i uznać Boga za świętego i dobrego. On, Bóg, zna twoje grzechy, czyli jest to bardzo łatwe komuś, kto zna twoje grzechy, wyznać te grzechy. Tam, gdzie jesteś, wyznaj te grzechy. I On doskonale cię widzi, Bóg cię widzi w każdym miejscu. Możesz jeszcze dziś przyjść do Pana Jezusa po ratunek. Na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, dokonanej na krzyżu Golgoty, możesz być pojednany z Bogiem, bo wszystko, co jest potrzebne dla twojego zbawienia, Bóg już wykonał. Już został zabity doskonały baranek w twoje miejsce. I przyjdź do Boga, powołując się na tę ofiarę. Powiedz Bogu w ten sposób, że Pan Jezus, wiesz, że umarł za ciebie i chcesz, żeby ten baranek Boży ciebie zastąpił. A wtedy stanie się następująca rzecz. Bóg zrodzi cię na nowo, będziesz narodzony na nowo, staniesz się nowym stworzeniem w Chrystusie i będziesz przez Boga uważany za sprawiedliwego, tak bardzo sprawiedliwego, jak sprawiedliwy był sam Pan Jezus Chrystus. Natomiast twoje grzechy są wtedy przypisane doskonałemu Barankowi Bożemu, który w 3 godzinach ciemności na krzyżu Golgoty stał się grzechem zamiast ciebie. Więc przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Nie chciej uczestniczyć w czasie ucisku po pochwyceniu. A pochwycenie może mieć jeszcze dziś miejsce. Pan Jezus Chrystus może przyjść jeszcze dziś, jeśli jeszcze wcześniej nie przyszedł. Ten odcinek jest nagrywany nieco wcześniej niż pokaże się na kanale, więc może będzie tak, że to już będzie dopiero po pochwyceniu puszczone. Jeśli tak, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, wołaj do Boga w tym czasie sądu Bożego, w czasie tego wielkiego ucisku. Tylko Bóg jest Zbawicielem. On cię uratuje mimo tego, że znalazłeś się w tym strasznym miejscu. Ale niestety będziesz musiał przechodzić przez sądy, będziesz prześladowany za to, że uwierzyłeś Bogu. Z Bogiem.